Rozpoczynamy. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli prasy lokalnej, panów redaktorów, na spotkaniu z doradczynią do spraw restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Krosnie, panią Agnieszką Pachniarz, panem dyrektorem Krzysztofem Kurowskim. Jesteśmy tutaj w gronie takim gościnnym, jeżeli chodzi o starostwo. Jest za chwilę dotrze pan skarbnik, czyli nasz minister finansów, pan wicestarosta, jest moja osoba. To dzisiejsze spotkanie, konferencja prasowa, czy briefing zwał jak zwał, mianowicie jest podyktowane tym, iż około 2 tygodni temu odbył się zarząd, między innymi na którym jak gdyby byli obecni pan dyrektor Krzysztof Kurowski, pani Agnieszka Pachciarz, gdzie mianowicie zarząd dowiedział się tych rzeczy, o których częściowo państwo wczoraj usłyszeli, częściowo od starosty, a szczegółowo od pana dyrektora Krzysztofa Kurowskiego. Powiem szczerze, że to spotkanie jest dzisiejsze zwołane na wniosek jak gdyby zarządu. Zarząd zobowiązał starostę do spotkania się z państwem, aby przekazać tą informację mianowicie dla mieszkańców naszego powiatu, ale przede wszystkim również dla pracowników tego szpitala, aby pewne rzeczy ujrzały światło dzienne i żeby wszyscy czuliśmy się odpowiedzialni za ratowanie tego szpitala. Ja powiem krótko, natomiast szczegółowo tutaj pan dyrektor z panią Agnieszką będą mianowicie tutaj do państwa dyspozycji. Oni powiedzą to, co powiedzieli mianowicie na wspomnianym już posiedzeniu zarządu, czyli mianowicie między innymi to, że na przykład pan dyrektor Paweł Jakubek zobowiązał się zarządowi w ubiegłym roku do tego, że do końca roku są umowy czasowe około 40 pracowników i on nie, i emeryci, i nie przedłuży im mianowicie umów czasowych i to będzie jak gdyby redukcja naturalna. Pan dyrektor tego nie zrobił. A wręcz przeciwnie, z relacji z tego zarządu pan dyrektor stwierdził, że 3 osoby pracują więcej jak pracowały. Na temat zmiany regulaminu, to tutaj może odbył się w grudniu ubiegłego roku, pani Agnieszka z panem dyrektorem, ja w to nie chcę tutaj wkraczać. Powiem szczerze tak, i teraz jest kwestia tego typu, że pracownicy, co niektórzy, i powiem szczerze, niższego szczebla medycznego, czyli mam na myśli pielęgniarki, ratowników medycznych, salowe, wszystkich innych pracujących w szpitalu, takie do mnie głosy dochodzą, że mówią mniej więcej w ten sposób. Stać szpital na piękne sale chirurgiczne, stać szpital na rozbudowę wejścia głównego, stać szpital mianowicie na rozbudowę szpitala, a nie stać szpitala na minimalne chociażby podwyżki nam, którzy kiepsko zarabiamy. Chciałbym tutaj dobitnie powiedzieć, że to nie są te same pieniądze. Powiat krotoszyński nie może finansować mianowicie wynagrodzeń pracowników. To jest z kontraktu, ale myślę, że tu szczegółowo pan dyrektor. W związku z tym, jeżeli się sytuacja ustabilizuje i z kontraktu wyjdzie, że będzie się bilansować, to wtedy mogą te grupy zawodowe przychodzić do dyrekcji szpitala, mówiąc, że kiepsko zarabiają, i jeżeli dyrekcja stwierdzi, że ma środki i będzie stać i będzie zasadne, będą zasadne te podwyżki, to wtedy ich udzielić. Powiem dalej, że szokiem dla zarządu było to, myśmy tego nie wiedzieli, że na przykład poprzedni dyrektor szpitala rozłożył sobie, że styczeń, luty, marzec to jest po 30 tysięcy
zobowiązań płaconych od 1 kwietnia jest po 230 tysięcy złotych około, mianowicie do spłacenia co miesięcznie. Dalej są mianowicie wynegocjowane kwestie z dostawcami, z kontrahentami, że do 1 kwietnia to dajemy spokój, od 1 kwietnia idźcie i wtedy wam zapłacą. No i taka niestety jest rzeczywistość, ale już o szczegóły, jeszcze tylko dwa zdania i ja już się tutaj wyłączam, a ekspertom udzielę tutaj głosu i później Państwa pytania myślę, że zadowolą wszystkich. Chcę powiedzieć tak, że jest cień nadziei, to co wczoraj na sesji mówiłem, na jakiekolwiek jeszcze oprócz starania się o tani kredyt z Jessica czy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie z WRPO. Może część środków pozostanie, nie może, na pewno pozostanie, bo około 80% środków z WRPO na lata 2014-2020 pójdzie na budowę nowego szpitala dziecięcego w Poznaniu. Zostaje 20% i z tych 20% szpitale będą mogły się ubiegać o dofinansowanie. Czyli nie kredyt, czyli dotacje na rozbudowę tego szpitala. Dalej chcę powiedzieć, że istnieje również możliwość z innego działania na rewitalizację, mianowicie, czyli jeżeli udowodnimy, a myślę, że nie będzie to trudne, że część tego szpitala odnowimy, tego, który funkcjonuje. Dobudujemy skrzydło, a przede wszystkim myślę, że jest duża szansa, gdyby się powiodły negocjacje odnośnie kupna nieruchomości na ulicy Mickiewicza, to na rewitalizację tego budynku, który jest potrzebny do szpitala, ale trzeba wykazać również, że nie będzie tam tylko pion administracyjny, czyli dyrekcja szpitala, ale coś jeszcze dla mieszkańców tutaj Krotoszyna powiatu, niezwiązanego ściśle z leczeniem, ze służbą zdrowia, czyli na przykład siłownia czy cokolwiek. W tym budynku, jeżeli by się tak udało, to wtedy jest możliwość pozyskania jak gdyby środków, żeby nie przynudzać. To tyle z mojej strony. Proszę bardzo, czy pan dyrektor. Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mam rolę, dla mnie ona jest trochę niewdzięczna, bo jestem posłańcem niosącym złe wieści. Proszę o łagodny wyrok, niestosowanie rzymskich reguł i zasad, bo też jestem posłańcem, który z sytuacją, którą za chwilę opiszę, jest jednym z członków zespołu, który ma sobie w najbliższym czasie poradzić. Ten zespół jest tworzony przez pana starostę, a w jego osobie poprzez zarząd powiatu, przez eksperta, panią prezes Bachciarz, przeze mnie i dyrekcję funkcjonującą. Pracujemy codziennie nad tym, żeby sobie z tym szpitalem poradzić. Pan starosta wspomniał o obszarze inwestycyjnym, który jest niezbędny w szpitalu, który jest też znany i wielokrotnie przez państwa był opisywany. I on, ten obszar i te działania żyją niejako w sposób taki trochę niezależny, a przynajmniej organizacyjnie i finansowo, od działalności bieżącej szpitala. Drugi obszar to jest działalność bieżąca szpitala i tu informacji zarządowi przez wiele lat brakowało, a szczególnie informacje o skutkach tego, że działalność bieżąca szpitala od wielu lat się nie dopina i generuje coraz większe długi. Próbą poradzenia sobie z tym problemem i też ukrywania, niejako na zasadzie kupowania sobie kolejnych miesięcy spokoju poprzez poprzednią dyrekcję, było zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań. Ja o tych zobowiązaniach powiem, ale najpierw chciałbym sytuację nazwać. Mamy działalność bieżącą i oprócz działalności bieżącej, która się dzisiaj nie bilansuje, stworzył się osobny problem, z którym trzeba się osobno zmierzyć. Jest to obszar bardzo dużego, dramatycznego zadłużenia szpitala.
W sprawozdaniu najnowszym, sprawozdaniu wysłanym do Urzędu Wojewódzkiego, które powstało i zamknęło się kilka dni temu, dwa dni temu, bo tak długo się zamyka kolejne miesiące, a więc i kolejny kwartał, wynika, że zadłużenie szpitala powiatowego w Krotoszynie przekracza 13 milionów złotych. Wcześniej z zarządu i z posiedzeń komisji, z informacji, które my podawaliśmy także na zarządzie, dotarła do części z mediów, więc do części państwa i części społeczeństwa informacja o około 9 milionów złotych. Ponieważ była to informacja też prawdziwa, tyle że była to informacja nie na moment zamknięcia miesiąca, tylko w połowie miesiąca, kiedy zdążyły wpłynąć wpływy z Narodowego Funduszu i zmniejszyły częściowo tą kwotę, która znowu na koniec miesiąca kwietnia przekroczy po raz kolejny 13 milionów złotych. 13 milionów złotych jest to ogromny problem, z którym musimy sobie poradzić. Wydawałoby się, że on nie jest tak dużym problemem, ponieważ szpital rocznie generuje około 10 milionów złotych dochodów. To jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że plan na ten rok został pozostawiony i realizowany przez pierwszy kwartał poprzednika, zakłada aż 6 milionów niezbilansowania się szpitala. Stratę na sprzedaży w wysokości 6 milionów złotych. Tamten rok szpital zamknął pogorszonym wynikiem kontraktu z Narodowym Funduszem zbliżonym do mniejszym o pół miliona złotych. A więc już wiemy, że nie dość, że mamy ogromne zadłużenie, to jeszcze utraciliśmy z powodu działań w 2015 roku kontrakt o wartości pół miliona złotych. Pan starosta wielokrotnie wspominał, że ta strata sięgałaby miliona złotych, gdyby nie jego osobista interwencja Narodowym Funduszu, która zaskutkowała przewróceniem w jednej z umów kontraktu na poziomie o 400 tysięcy wyższy. Na złą sytuację, pomniejszenie kontraktu, plan roczny, który jest właśnie tak skonstruowany, że jeżeli nie wprowadzimy zmian natychmiast w nim, to zamknie się stratą 6 milionów złotych na sprzedaż. Nakłada się jeszcze taka sytuacja, że w pierwszym kwartale szpital był tak prowadzony, że nie zrealizował kontraktu w skali kwartału tylko o kolejne 700 tysięcy złotych. A więc nie dość, że w skali roku mamy pół miliona już straty i trzeba teraz zabiegać Narodowy Fundusz, aby to odbudować, to jednak szpital kierowany przez poprzednika do końca marca 2016 roku nie wykonał kontraktu na poziomie 700 tysięcy złotych, a więc pomimo ponoszonych kosztów nie wpłynęło do nas 700 tysięcy złotych, które były łatwym pieniądzem, których powinniśmy sięgnąć, a niestety nie udało się. Chciałbym powiedzieć, że nakładając na to wszystko informacje takie, że rok 2015 skończył się stratą bilansową przekraczającą 2 miliony złotych, ale tak naprawdę czytając tam, gdzie menadżer, który na co dzień musi zarządzać przedsiębiorstwem, w rachunkach przepływu on zamknął się stratą przekraczającą 4 miliony złotych. I pierwszy kwartał tego roku już przekracza strata ponad 1 milion złotych. Więc mamy na dzień dzisiejszy sytuację, której nie do końca był świadomy właściciel. Tych informacji nie udzielano powiatowi. Pierwszy raz szczegółową informację, ja dzisiaj podaję Państwu ogólne liczby, które są w formie takiej dyskusji, bez analizy dokumentów czytelnej i zrozumiałej. Ale jeszcze półtora tygodnia temu takich informacji nie miał właściciel, który inwestuje od lat miliony, który dokapitalizowuje przedsiębiorstwo. Przecież były dopłaty robione raz 1 800 000, raz 800 tysięcy złotych do tej działalności bieżącej. Wtedy, kiedy wystąpiły przesłanki wskazujące na taką możliwość, sam jest zaskoczony całą tą sytuacją. I na ten moment pojawiamy się my, kilka miesięcy wcześniej, dwa miesiące, pani prezes Pachciarz. Po wygraniu konkursu robimy szybką analizę i tak naprawdę od pierwszego tygodnia podejmujemy czynności, które mają te straty wszystkie minimalizować, zmniejszać i optymalizować. Nie czekamy na stworzenie kolejnego audytu, nie robimy tego. Mamy dokument, który powstał w zeszłym roku, który wskazywał na podjęcie pilnych działań, którego fragment być może jeszcze zacytuję Państwu, ale podejmujemy działania,
które pozwolą nam opanować tą sytuację. Ta bardzo zła sytuacja i skąd ona się wzięła, o czym pan starosta wspomniał, a ja już tylko dodam, to jest kumulacja pożyczek w parabankach, które jak wiemy nie zawsze są korzystne, choć i jedna z nich ociera się o warunki procentowe zbliżone do banków, to jednak warunki spłaty są niekorzystne. Poza tym mamy, o czym ja wspominałem wczoraj w czasie sesji, przesłanki do tego, że część przynajmniej z tych umów została zawarta z rażącym naruszeniem. To są przesłanki, my jeszcze nie stawiamy wyroku przepisów, w tym także i dyscypliny finansów publicznych, co powoduje, że wstrzymuje na razie realizację części tych. Ale tak jak pan starosta powiedział, umowy pożyczek i przejęcia długów, bo tak należy powiedzieć, z parabankami, między innymi i z cytowanym bardzo często Magellanem, były tak poukładane, że jeszcze w pierwszym kwartale przedsiębiorstwo obsługiwało odsetki. Od 1 kwietnia, w momencie kiedy przychodzi nowa ekipa, mają na dzień dobry uderzenie o 200 tysięcy wyższe tylko w zakresie spłaty pożyczek, których wartość przekracza 2,5 miliona złotych. Są jeszcze inne zobowiązania. Zobowiązania o wartości około 6,5-7 milionów złotych. To są niezapłacone faktury wobec dostawców, kontrahentów, dostawców towarów, usług i leków. I z najważniejszymi z nich były zawierane ugody w ostatnich tygodniach i miesiącach. Ugody, które zobowiązują wierzyciela do tego, że nie będzie egzekwował tych swoich należności do końca marca, a przedsiębiorstwo w 3 ratach ze wszystkimi odsetkami i odsetkami policzonymi od odsetek, bardzo zła konstrukcja, bardzo niekorzystna finansowo, też balansująca na granicy zgodności z prawem, ale jednak taka jest, obciążająca kwotą miliona, niemalże 1,5 miliona złotych, budżet na najbliższe 3 miesiące, a więc w ciągu 3 miesięcy te 1,5 miliona złotych trzeba spłacić. Do tego wszystkiego mamy jeszcze 5 milionów zobowiązań, z których 3 miliony są zobowiązaniami wymagalnymi. A więc to są zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec partnerów, kontrahentów i każdy z nich może przyjść dzisiaj i położyć na stół nam wezwanie do zapłaty i rościć natychmiastowe rozliczenie. Roczne obroty szpitala to jest poziom 4 milionów złotych. Jeśli byśmy realizowali plan, który został wcześniej przygotowany i był przez pierwsze półrocze realizowany, to wydajemy więcej pieniędzy niż wpływa nam z tytułu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem, a także i realizacji usług i wpływów innych niż te medyczne. A więc zadłużamy się, nie mamy zdolności do spłaty tych zadłużeń. Sytuacja jest na tyle poważna, że to nie jest tylko opisane liczbami i nasze zaniepokojenie, ale także reakcja banków, bo wystąpiliśmy do kilku banków o wsparcie i udzielenie nam kredytu, który wplata się w naszą strategię i umożliwia rozłożenie na wiele lat zobowiązań, które egzekucją grożą nam już dzisiaj. Banki w tym zakresie są bardzo ostrożne. Sytuacja przedsiębiorstwa i wyniki finansowe i kwartału i ostatniego roku i dwóch poprzednich lat są tak złe, że część oficjalnych banków, które są dedykowane do wsparcia gospodarstwa krajowego, takie jak PKO na przykład, odmawiają nam udzielania kredytów i nawiązywania współpracy, nawet złożenia oferty kredytu. Prowadzimy z wieloma bankami rozmowy, próbujemy się dostosować do ich potrzeb, ale i także w wielu obszarach już dzisiaj podejmujemy kroki, które przynoszą już dzisiaj wymierne efekty. W obszarze zatrudnienia, tu będę prosił panią prezes, żeby też powiedziała państwu, bo nie tylko mamy złą sytuację, my już coś robimy. Działamy, żeby poprawić i odwrócić tą złą tendencję. W obszarze zatrudnienia chciałbym podkreślić, że w tym obszarze, żeby nie rozumieć i nie czytać, bo często tak jest, że jeżeli w szpitalu się redukuje zatrudnienie, to się mówi, zwalniają znowu pielęgniarki. Nie. Obszar zatrudnienia tu u nas jest od administracji poprzez działy księgowości, techniczne, działy medyczne, działy diagnostyczne, transportowe i tak dalej. Działania nasze są we wszystkich obszarach i one na dzień dzisiejszy,
jeszcze nie są planowanymi obszarami redukcji zatrudnienia. My redukujemy w tej chwili koszty, które się nie powinny pojawić i o tych kosztach, które już nam się udało opanować w kilku obszarach, opowie pani prezes. Nastąpiły też redukcje zatrudnienia i to też na szczeblach nie wprost medycznych, a na pewno nie pielęgniarskich. W ramach pielęgniarek odeszły tylko panie, które albo same chciały odejść, albo na emeryturę odchodziły. Ale mamy w obsadzie naszej, w porównaniu ze stanem poprzednim, o dwóch dyrektorów mniej. Ten szpital nie będzie kierował pięciu dyrektorów, tylko trzech. Dyrektor naczelny, zastępca do spraw medycznych, bo taki jest wymóg ustawowy, jest potrzebny, jeżeli naczelny nie jest lekarzem, tak jest w naszym przypadku, i dyrektor do spraw inwestycyjno-technicznych, który się będzie zajmował funkcjonowaniem technologicznym szpitala i realizowanymi inwestycjami. A dyrektor naczelny zajmuje się pionami administracji księgowymi, finansowymi i pod niego bezpośrednio już też te działy, oprócz dyrektora medycznego i pionu dyrektora technicznego podlegają, więc w tym zakresie mamy sporo oszczędności. Zaczęliśmy też od zmian wśród kadry lekarskiej. Takie redukcje zaczynamy. Mamy dosyć drogie kontrakty i przerosty, nie tylko w zakresie wśród personelu średniego, ale także i tego wyższego medycznego, lekarskiego. Mamy przerosty kadrowe. A znowu w innych grupach lekarzy, jak ginekologów, anestezjologów, mamy braki, gdzie będziemy chcieli uzupełniać. Ale takie już decyzje zapadają i są powoli realizowane. One oczywiście są realizowane ze skutkami kilkumiesięcznymi, bo tak trwają okresy wypowiedzenia. Bywają też rozstania wymagane z sytuacją, która się nawarstwiała w okresie poprzednim. I takim przykładem jest oddział w Koźminie zamiejscowy, gdzie od wielu miesięcy narastający konflikt zaczął naszym zdaniem zagrażać poprawnemu funkcjonowaniu oddziału i bezpieczeństwu pacjentów. Ten konflikt zaczął się roznosić na pozostałą załogę, więc jedynym rozwiązaniem, które w tej sytuacji uznaliśmy za słuszne, było rozstać się z jedną ze stron konfliktu. Oczywiście z drugą też pracujemy i tam też będą podejmowane decyzje, ale od poniedziałku mamy nowego ordynatora oddziału rehabilitacji w Koźminie z poprzednią panią doktor. Szpital rozwiązał umowę, to też była umowa w oparciu o kontrakt, o zarządzanie i świadczenie. Także, szanowni państwo, podsumowując, nie tylko wy, nie tylko właściciel, my o kilka dni wcześniej jesteśmy zaskoczeni tak głęboką depresją finansową, jaka wystąpiła. To nie jest to sytuacja, którą można rozwiązać na bieżąco. Będzie wymagała podjęcia działań strukturalnych i realizowana obok działalności medycznej jako osobny program zarządzania długiem, realizowana przez najbliższe 2-3 lata. Zakładamy, że w tym okresie sobie poradzimy z tą sytuacją. Na bieżąco chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w przyszłym roku, i powoli ten plan nam się krystalizuje, w przyszłym roku, w drugiej połowie 2017 roku zaczynać osiągać status firmy, która nie generuje więcej długów. A więc takiego przedsiębiorstwa, które ma więcej przychodów niż wydaje. A więc zostają pewne środki pomimo ujemnych wyników, które można na coś przeznaczyć. Przeznaczyć na wynagrodzenia, przeznaczyć na spłatę swoich zobowiązań. Jeżeli nam się uda to osiągnąć w połowie przyszłego roku, to będzie naprawdę ogromny sukces, ale na niego musimy jeszcze wiele miesięcy pracować. To tyle wstępnej informacji. Może pani prezes uzupełni mnie? Proszę bardzo, pani. Bardzo dziękuję. Witam również już po raz drugi na takim spotkaniu. Bardzo mi miło znowu państwa spotkać. Poprzednio rozmawialiśmy o tym, że jeśli już po miesiącu będzie okazja do powiedzenia o głębszych zmianach, czy o głębszej analizie tego, co zostaje w szpitalu, to się spotkamy. Myślę, że to jest pierwsze z serii spotkań, bo ta wiedza o sytuacji finansowej, którą pan dyrektor tutaj dogłębnie dość, mimo że to są jakby rzeczy w cyfrach podane, ale myślę, że dobrze nazwane, już państwo usłyszeliście, ale chcielibyśmy przy tej okazji także powiedzieć o innych zmianach. Ja nie będę już wracała do kwestii zadłużenia i
poradzenia sobie z zadłużeniem, bo to wszystko przed nami. Myślę, że diagnoza, tak jak właścicielowi, jak i Państwu się po prostu należy. Ja powiem parę zdań o kwestii organizacyjnej, która zmierza do poprawy organizacji tego szpitala, ale także do zbilansowania się. Zbilansowania, czyli wydawania tyle, ile mamy przychodów, ile zarabiamy, tyle możemy wydać, żeby w pewnym okresie zlikwidować pogłębiające się zadłużenie i balansowanie na granicy, które w tej chwili mamy, granicy w ogóle zdolności funkcjonowania, bo tak trzeba tą sytuację nazwać. Chciałabym, żeby to, co dzisiaj Państwo słyszycie i to, co będziecie, zechcecie Państwo, Panowie, przekazać swoim czytelnikom, zmierzało do tego, żeby ludzie, mieszkańcy tego powiatu, w imieniu których powiat zarządza tym szpitalem, znaczy jest jego właścicielem, żeby było zrozumienie zmian. I żeby nie było poczucia także zagrożenia ze strony pacjentów. Rozumienie zmian jest potrzebne tak przeciętnemu, każdemu mieszkańcowi, zwłaszcza mieszkańcowi, który stali się pacjentem, żeby on wchodząc do tego szpitala nie obawiał się niczego, a wręcz miał nadzieję, że będzie lepiej. Ale także zrozumienie zmian, to w punkcie trzecim chciałam powiedzieć, wszyscy mieszkańcy, pacjenci i pracownicy. Ponieważ musimy mieć świadomość, że jeżeli nie podejmiemy właściwych działań naprawczych w szpitalu, to te miejsca pracy będą zagrożone. W związku z tym warto, żeby wszyscy o tym pamiętali. Ja muszę podzielić się taką refleksją, że zdecydowana większość rozmów, które odbyliśmy, które ja podzielimy się pracą z panem dyrektorem, odbyłam także przy udziale innych osób na stanowiskach kierowniczych z pracownikami, napawają mnie optymizmem w takim sensie, że kadra kierownicza szczebla wyższego i średniego rozumie, że te zmiany są niezbędne. Im także jest bardzo trudno przekazywać te decyzje swoim podwładnym, bo one często wiążą się po pierwsze z tym, że te osoby stracą finansowo na przykład na nadgodzinę, a zaraz o tym powiem, albo będzie to mniej korzystne dlatego, że z względnie spokojnego dyżuru nocnego, weekendowego będą przesunięcia na dyżury dopołudniowe, krótsze, niekoniecznie dwunastkowe, tylko krótsze dyżury i wtedy nieco trzeci dzień trzeba będzie wchodził do pracy, ale jednak codziennie. To nie są fajne zmiany, bo obciążenie pracą jest może większe, będzie większe, ale ja wierzę w to i liczę na to, ale na razie przez ten miesiąc mam takie sygnały, że ludzie tak to rozumieją, że robimy to dla firmy, żeby przetrwała i dla pacjentów, żeby było lepiej. I to są dwa podstawowe przesłania, jakie do pacjentów i do pracowników powinny trafić, że te zmiany mają sens. Rzeczą, którą robimy na początku, to jest likwidowanie takich najbardziej palących problemów o dużych skutkach finansowych. Wspomniane przeze mnie nadgodziny, to proszę Państwa, w ubiegłym roku, za cały 2015 rok, była kwota 1 070 000. Tyle firma wydała na nadgodziny. Nie oceniam tego, czy dana decyzja w stosunku do konkretnego pracownika i konkretnego dnia była sensowna, ktoś ją kiedyś powie. Z naszego punktu widzenia obecnie można pracę tak zorganizować przy obecnym składzie kadry, żeby nadgodzin nie było. Co wiąże się także z pewną zmianą organizacji, innego ustawienia dyżurów, obsługi, innego okresu rozliczeniowego, który jest wyjątkowy, bo miesięczny. Nie chcę wchodzić w szczegóły kodeksowe, ale wskazany jest i znany mi w szpitalach, w którym miałam do czynienia, zawsze jest 3-miesięczny. Bo wtedy w jednym miesiącu jest godzin rozliczeniowy, jak w styczniu 144, a w innym 150 kilka albo jeszcze więcej, tak? W zależności od tego, ile jest dni roboczych. Miesięczny okres rozliczeniowy jest bardzo niekorzystny w takich firmach jak szpital. To też zmieniamy. Dyrektor na podstawie upoważnienia regulaminu pracy podjął taką decyzję, żeby zmienić to już na te 2 miesiące, które biegną nam za chwilę, czyli maj i czerwiec, a potem będzie to system już 3-miesięczny. Co ułatwi pracownikom pracę, przełożonym pracę, ale także pozwoli nas zlikwidować zmianę nadgodzin. Ale już w kwietniu, ponieważ mnie osobiście ta wysokość nadgodzin zaskoczyła. Bardzo nawet. Bo to, że one istnieją, to już mnie zaskoczyło, bo są szpitale, gdzie tych nadgodzin prawie nie ma, lub to jest incydent, ale naprawdę taki incydent, z którego trzeba się dobrze wytłumaczyć, dlaczego to w ogóle ma miejsce, bo stworzenie potrzeby nadgodzin zawsze świadczy o czyjejś słabości i nieumiejętności. A
ale ich wysokość jest prawdziwym zaskoczeniem. Już w kwietniu na wielu oddziałach, gdzie to miało miejsce, jeszcze jedno, nadgodziny były wszędzie. W administracji, w każdej rodzaju obsług, w każdej grupie zawodowej. Najwięcej u pielęgniarek i położnych, ale ich jest w ogóle najwięcej, więc to było jakby proporcjonalnie też racjonalne. Znaczy w ocenie racjonalne, bo samo w sobie nie jest racjonalne. I już w kwietniu w wielu obszarach te nadgodziny będą albo zerowe, albo naprawdę niewielkie, jak już naprawdę nie było wyjścia. I tutaj kadra kierownicza średniego szczebla w szczególności wykazała się naprawdę zaangażowaniem. Mam nadzieję, że nie chwalę za wcześnie, bo tak naprawdę dopiero ostatni dzień kwietnia da nam prawdziwy obraz, jak z tymi nadgodzinami wyszło. Celem jest całkowita ich likwidacja. Drugi obszar to na przykład duża ilość umów zleceń dla swojego personelu, tak? Czyli na oprócz pracy w jednym obszarze ktoś miał ozusowane zlecenie w drugim obszarze. Audyt ten robiony w ubiegłym roku, ale także nasze obserwacje wskazują na wysoką liczbę osób zatrudnionych. W związku z tym, nawiązując do tego, co pan dyrektor powiedział, nie jest panaceum redukcja i zwolnienie, tylko właściwe dysponowanie czasem pracy tych osób. Czyli jeżeli umów zleceń w jakimś obszarze było tyle, że tych godzin było na równoważy na przykład 4 etatów, to znaczy, że te osoby w miejscach, gdzie o te 4 etaty można przesunąć, można tam przesunąć, likwidując koszty umów zleceń, ale nie zwalniać jednocześnie. Ja nie twierdzę, że my w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że gdzieś mamy w jakimś obszarze kogoś za dużo. Ja nie, na przykład nie spodziewam się zmian, bo jak ostatnio powiedziałam i potem się podpisuję, że lekarzy jest optymalnie w tym szpitalu. Może 2 czy 3 obszary, na przykład chirurgiczny wspomniany przez pana dyrektora, tam należało troszeczkę zmodyfikować liczbę osób zatrudnionych. W pozostałym zakresie raczej nie, ale są obszary, gdzie być może pewne zmiany wprowadzimy. Ale w pierwszym momencie, i to są najistotniejsze i moim zdaniem najbardziej racjonalne i w tym kierunku idziemy, to są przesunięcia, właściwe wykorzystanie czasu pracy, na pracę właśnie. Co jeszcze warto podkreślić i na co chciałabym, o co chciałabym panów prosić? O przekazanie informacji, że pacjent nie ucierpi, przeciwnie. W każdej firmie, w dobrze zarządzanym szpitalu, który się bilansuje i który jest zarządzany w taki sposób, że personel jest bardziej obciążony pracą, prowadzi to do poprawy pobytu pacjenta. Czyli racjonalizacja w organizacji i bilansowanie się to nie są żadne oszczędności na pacjentach. To zawsze prowadzi dla korzyści dla pacjenta. Na przykład taki, że jeżeli ilość badań zlecanych w niektórych obszarach budzi nasze wątpliwości, ta analiza jeszcze przed nami. Ale jeżeli zlecanie badań opiera się na tym, że najpierw lekarz rozmawia z pacjentem, robi wywiad, a potem zleca badania, a nie postępuje według schematu, sądzę, że musi być jakaś grupa lekarzy, który postępuje według schematu, zlecam wszystko, co być może mamy tutaj w zakresie diagnostyki, a potem będziemy się zastanowić, co zrobić. Pacjentowi tylko niektóremu się wydaje, że to ma sens. Pacjent generalnie nie lubi niepotrzebnych badań. Warto też, żeby miał świadomość, że nawet jak się fajnie wydaje, że zrobienie TK jest takie przyjemne, ono nie jest nigdy obojętne dla organizmu. Badanie należy diagnostycznie robić wtedy, kiedy ono jest absolutnie wskazane, tak? Bo ma nie obciążać pacjenta. Zresztą żaden system finansowany czy z ubezpieczeń, czy ze środków czysto publicznych, nie może się opierać na tym, że zlecamy, robimy więcej usług medycznych niż nas stać i niż pacjent wymaga. Także te obszary racjonalizacji, jeszcze raz podkreślę, mają służyć także pacjentowi i w znanych mi, także z własnych doświadczeń, dobrze zarządzanych szpitalach, zawsze było tak, że bilansowanie się i poprawa organizacji prowadziła do dobrych zmian dla pacjenta. To jest jakby myśl druga, oprócz zmian, żeby tych zmian się nie bać i żeby się z nimi identyfikować, to druga myśl jest taka, każda ta zmiana ma być dobra i będzie dobra dla pacjenta, żeby pacjenci nie czuli się niczym zagrożeni. Tych podejmowanych zmian w codziennym zarządzaniu jest wiele. Skupiliśmy się na tych obszarach, które po pierwsze mają poprawić organizację, właśnie zmiany obsady. Do tego będziemy przez taki sobie założyliśmy plan, że od lipca uda nam się w wielu obszarach tych, gdzie są obsady dzienne i nocne, zracjonalizować. Już widząc dzisiaj na przykład od rana plany
na grafikowe w wielu oddziałach. Powiedziałabym, że połowa wygląda już zdecydowanie lepiej niż miesiąc temu. Tak, inaczej. Ona jeszcze będzie modyfikowana, ale już widać, że sobie pracownicy z tym radzą. Właściwie każdy obszar, każdy oddział, doceniając jego obecny potencjał, bo jest dużo dobrych rzeczy, dobrych zwyczajów, widać, że tutaj medycznie jest przyzwoicie. Ale widać w każdym obszarze potrzebę zmiany, która po pierwsze porządkuje koszty, ale przede wszystkim ma pomóc pacjentowi, żeby on od samego wejścia do tego szpitala czuł się właśnie, że na izbie przyjęć, czy w SOR-ze przebywa tyle, ile musi przebywać, że lekarz zajmuje się nim możliwie szybko, że badań ma tyle, ile jego stan zdrowia wymaga, co nie oznacza koniecznie tyle, ile się pacjentowi wydaje. Tak? To warto też o tym pamiętać. I myślę, że tymi zmianami organizacyjnymi i finansowymi doprowadzimy do bilansowania się. Ja się skupiłam na zmianach organizacyjnych, żeby nie powtarzać tego, co pan dyrektor powiedział i pan starosta wcześniej o sytuacji finansowej, ale myślę, że oprócz, że je należy traktować równolegle, ale ta finansowa w tym momencie nazwałabym ją wręcz dramatyczną. Jeszcze jedno zdanie o kadrach. Zmiany będą przebiegały jakby w atmosferze też rozmów czy propozycji, które będą tłumaczone, dlaczego tak są. Pewne zmiany nastąpiły już szybko w pierwszym miesiącu, ponieważ dla racjonalnego zarządzania tą firmą, na przykład w zakresie rehabilitacji, gdzie także było niewykonanie kontraktu, na przykład w zakresie rehabilitacji neurologicznej, co mnie nieco zaskoczyło, bo to nie jest trudne do wykonania kontraktu. To, żeby stworzyć stabilne i spokojne warunki dla pacjentów i uspokoić sytuację kadrową, te zmiany niektóre nastąpiły właściwie niezwłocznie, ale mam nadzieję, że one wyłącznie przysłużą się poprawie jakości pracy i dążeniu do tego, żeby ten szpital, bo to jest jakby trzeci element, mówiłam o tym ostatnio, gdzie spotkaliśmy, czyli malejący kontrakt. Z tą tradycją trzeba skończyć. Ten kontrakt nie ma maleć. Ma w jakimś okresie rosnąć. Ale żeby nie malał, wykonanie na czerwiec powinno być stuprocentowe. Mamy już mało czasu, bo 4 miesiące za nami tak naprawdę, ale ordynatorzy oddziałowe także wiedzą, że wszyscy pracownicy, że celem jest pełne wykonanie kontraktu, tak żeby szpital nie borykał się z sytuacją, że jego przychody w przyszłym roku maleją. I jeszcze jedno, pan dyrektor to powiedział, ale warto to podkreślić. Zmiany dotyczą wszystkich. To nie jest tak, że się skupiamy, mówiłam to o grafikach, no bo to dotyczy personelu średniego dużej części, ale zmiany dotyczą tak samo jak administracji, jak i obsługi, która sprząta, obsługi technicznej, każdego dotyczą zmian. Wszystkie obszary. Już może uzupełniając, tylko dodam, że my jesteśmy świadomi, że wynik jest budowany nie tylko w oparciu o koszty, ale to są przychody nie nas koszty. Oczywistość. Najczęściej właśnie naprawiając finanse przedsiębiorstwa koncentrujemy się na źle wydawanych pieniądzach, więc niewłaściwie ponoszonych kosztach. Jednak tu w przypadku szpitala w Krotoszynie mamy od kilku lat też zaobserwowaną tendencję spadku kontraktu. Tą tendencję chcemy odwrócić. Jednym z powodów właśnie spadku kontraktu jest nierealizacja go w sposób właściwy w czasie okresu, w którym należało się wykazać realizację tego kontraktu. To powodowało, że ten kontrakt spadał. Tak jak mówiłem, w zeszłym roku on spadł o 500 000 zł i zakontraktowano w Krotoszynie o taką kwotę mniej świadczeń, które możemy zrealizować. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem, jeszcze raz powtarzam, już tylko, żeby utrwalenia pierwszy kwartał wykazuje się nie do wykonania kontraktu na poziomie 700 000 zł. Gdybyśmy tę tendencję utrzymali jeszcze w kolejnym kwartale i mieli na półrocze 1 400 000 mniej wykonane niż zakontraktował Narodowy Fundusz, w kolejnym okresie utracilibyśmy właśnie taką wartość. Ale z drugiej strony to nie tylko realizacja kontraktu, negocjacje i rozmowy z Narodowym Funduszem i z dyrekcją. I tu chyba nie wspomnieliśmy o tym, że też już odbyliśmy wizytę u pani dyrektor. To wczoraj na sesji. To pan starosta wspominał, wojewódzkiego oddziału NFZ-u. Jesteśmy umówieni już na roboczo na 16 maja, gdzie będziemy podejmować pierwsze próby renegocjacji kontraktu. A
więc zmiany tej strony przychodowej. Z tym, że do tego czasu my już musimy pokazać, że u nas tendencje w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych się odwróciły. I to jest zadanie, które też między innymi teraz równolegle realizuję. Dziękuję Państwu. I teraz słuchamy pytań, uwag, spostrzeżeń. Dużo pytań. Proszę bardzo. Dobrze, to ja może zacznę od sprawy pani ordynator w Koźminie Wielkopolskim. Pani Iwony Polak. Kto ją zastąpi? Kiedy? Od 25 kwietnia, od poniedziałku tego, ordynatorem oddziału, pełniącym funkcję ordynatora, to jest kierownik oddziału, właśnie rehabilitacji ogólnoustrojowej spod oddziałem neurologicznym, jest pani doktor Izabela Napora, specjalista drugiego stopnia, tak jak wymagają tego przepisy, lekarz z doświadczeniem zdobywanym w dwóch szpitalach na Dolnym Śląsku, jeden to szpital Polanica, a drugi szpital w Miliczu. Pochodzi z Milicza, dojeżdża do pracy. Wczoraj na odprawie dyrektorskiej już nam przekazywała pierwsze wrażenia no i też zadania, jakie tam widzi. Mamy wrażenie, że z marszu objęła ten oddział i nasza decyzja po tych kilku dniach i obserwowaniu tego, co tam się dzieje, wydaje się właściwa, jak najbardziej. Czy ktoś jeszcze oprócz dr Iwony Polak stracił pracę na tym oddziale? Na tym oddziale straciła pracę pielęgniarka, która w poprzednim tygodniu przyszła do pracy w stanie wschodniowym. Oprócz tej pani jeszcze, czy ktoś jeszcze? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam powiedzenia. Ale pani ordynator, nowa ordynator ma za zadanie tak zorganizować oddział, żeby on się zaczął bilansować. Większość oddziałów rehabilitacyjnych, niemal wszystkie w Polsce, nie przynoszą strat. U nas jest inaczej, więc należy się liczyć, że tam pewne przesunięcia będą. Tyle, że nie wiem, czy polegające na rozstaniu się w ogóle ze Spezozem, czy na przesunięciu z Koźmina na przykład do Krotoszyna. Mam wrażenie, że nie wiem, czy pan starosta podzieli to zdanie, że przez 4 tygodnie kierowania szpitalem przez nowego pana dyrektora i panią Agnieszkę ma pan większą wiedzę niż przez 12 lat, gdy Paweł Jakubek kierował tą placówką? Tak się wypowiedziałem już. Mhm. Wie pan już, na jaką kwotę opiewają kontrakty menedżerskie z niektórymi lekarzami? Nie, tym tematem akurat się przez te 4 tygodnie, jak pan stwierdził, nie zajmuję. Czyli nie będzie pan proponował sobie obniżenia pensji? Proszę, ja? Ja? No pan proponował Radzie Powiatu, ale Rada się na to nie zgodziła, żeby panu pensję obniżyć, nie? To znaczy, nie, to żart, rozumiem. Panie Tomku, ja to, co mówię, to czynię i w związku z tym, może nie na taką kwotę i na tą okoliczność, chcę deklarować, że ja to, co zaproponowałem Radzie i Rada nie uchwaliła staroście, ja to zrealizuję i w odpowiednim terminie w tym roku powiadam. Dobrze. Do pana dyrektora mam jeszcze pytanie. Lekarze z taką trochę na nadgodzinę. To była kwota ponad 1 000 000 złotych, tak jak pani Agnieszka. To personel. Personel. Lekarzy tam właściwie nie było. A czy lekarze też jakieś redukcje, no, obniżenie, nie wiem, mniejsza liczba godzin, to ich też dotyczy? Ogólnie liczba lekarzy jest u nas optymalna, jeżeli weźmiemy pod uwagę wskaźniki, liczbę pacjentów i świadczenia, które realizujemy. Ale to tak jak z szafą, jeżeli zaczniemy zaglądać do poszczególnych szuflad, to się okaże, że w jednej jest trochę za dużo, w drugiej za mało, ale średnio jest dobrze tak, jak powinno być. I taka sytuacja jest u nas, że mamy w niektórych oddziałach tak jakby aż za bogato, a są oddziały, gdzie mamy problemy i cały czas te problemy kupiliśmy i one trwają od dłuższego okresu czasu. Dotyczą szczególnie oddziału ginekologii i położnictwa, gdzie nie mamy takiej bardzo stabilnej, zbudowanej, pełnej kadry, no i oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Szczególnie chodzi o zabezpieczenie anestezjologiczne, z tym boryka się cała Polska. Tutaj akurat jest wiele do zrobienia i chcielibyśmy jednak pozyskać stałą kadrę i może wystąpić z większym. Dyrektor Paweł Jakubek jest anestezjologiem i ginekologiem. Czy jego kandydatura jest brana pod uwagę? Były dyrektor, przepraszam. Złożył propozycję współpracy, tak, pytanie jest celne, ale nie dogadaliśmy się i propozycja zostaje niezrealizowana. Czyli przepisy wymagają specjalistów z dwójką. To
drugiego stopnia przede wszystkim. Nie może dyżurować ktoś w tym komitecie. Czy nie to co tak? Mam jeszcze pytanie o wierzytelności dotyczące firmy Magellan. Znaczy o sprzedaż wierzytelności firmy Magellan. Tak, bo pan wspominał wczoraj po sesji, jak rozmawialiśmy, sprzedał niejako wierzytelności firmy Magellan. Czynność jest wymagana zgoda zarządu powiatu. Czy taką zgodę pan Jakub Paweł posiadał podczas sprzedając? Czy dyrektor Jakub posiadał zgodę zarządu powiatu? To znaczy, powiem szczerze tak. Trzeba by wrócić do protokołów zarządu. Chcę powiedzieć, że w granicach półrocza roku poprzedniego, czyli 2015, firma wcale nie Magellan, tylko Johnson Johnson, jeżeli dobrze kojarzę, mianowicie zwróciła się do zarządu powiatu, do starosty, o to, żeby zarząd jak gdyby był, nie wiem, zaakceptował to i gwarantował spłatę przez jak gdyby szpital Krotoszyński, mianowicie, bo bodajże chodziło o kwotę 600 tysięcy złotych i kwota dotyczyła mianowicie wszczepionych już endoprotez, mianowicie w naszym szpitalu na ortopedii. Przyszła dyrekcja i rzeczywiście to było omawiane i taka zgoda dla firmy Johnson Johnson była. Później bodajże, strzelam, po dwóch tygodniach pan dyrektor Jakubek przyszedł do starosty, do zarządu, przyszedł na posiedzenie zarządu i stwierdził, że oferta firmy Magellan jest lepsza od tamtej firmy. Jakieś kroki prawne wobec byłego dyrektora Pawła Jakubka w związku z tym będą wyciągane? Panie Tomku, jeżeli prawnicy pracujący w starostwie stwierdzą, że zostało naruszone prawo, to tak starosta zrobi. Ale ja to muszę mieć pewność, że tak rzeczywiście jest. Pewnie czym innym kieruje się rzecznik dyscypliny finansów w ogóle, a czym innym działka dotycząca służby zdrowia. Natomiast z doświadczenia, jakie mam z kierowaniem mianowicie spraw do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a dotyczący nie szpitala, a dyrekcji szkół, odnoszę wrażenie, że to jest walenie jak gdyby głową w mur. I powiem szczerze, że dla mnie jest niezrozumiałe, że rzecznik wszczął postępowanie w przypadku dyrektora globalnego na 13 tysięcy, nie wszczął, odmówił wszczęcia postępowania w zespole szkół specjalnych na kwotę 500 000 złotych. Także wie pan. No. Jeszcze pytanie do pana dyrektora. Jak idą rozmowy z przeniesieniem ewentualnym rachunku do banku PKO? Pan tylko tak wspomniał wczoraj o tym, ale jakieś rozmowy pan prowadzi na ten temat z bankiem. Tak, dzisiaj podpisaliśmy. Prowadzimy wspólnie, czyli dyrektor po swojej linii, natomiast my jako starostwo, skarbnik, starosta prowadzi również rozmowy. Prowadziłem również rozmowy w piątek przy okazji mianowicie mistrzostw Europy w sumo z panem dyrektorem. Powiem teraz szczerze, że może przeinaczę nazwisko Weidrotem, tak? Chyba tak. Mianowicie, gdzie mianowicie tutaj przychylność dyrektora PKO jest, natomiast mówi, pewne decyzje podejmuje Poznań. On tu nie może się wypowiadać. Rozumiem. Rozmowy trwają. Rozumiem, że ta linia kredytowa, o której odnowienie, o poręczenie, w której występowaliście, to dotyczyła banku PKO ewentualnie. Tak i nie. WBK jest bankiem, który od kilku lat obsługuje rachunek bieżący i wszystkie pieniądze z PZOZ-u przepływają przez ten rachunek. Dla poprawy płynności finansowej już od kilku lat szpital korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, tak zwanej linii kredytowej, a więc może się debetować do 1 000 000 zł i te umowy były zawierane na okres roku czasu i co rok są odnawiane. Te umowy są poręczane przez starostwo powiatowe i ta forma zabezpieczenia kredytu dla jednostek publicznych jest uważana za bardzo dobrym zabezpieczeniem, nawet jeżeli kredytobiorca nie jest kredytobiorcą do końca wypłacalnym, to jednak banki rzadko udzielają takich umów, takich kredytów.
1 kwietnia po objęciu stanowiska dyrektora zostałem w sytuację, że w miesiącu kwietniu kończy się ta umowa i trzeba ją wznowić. Pierwszy tydzień pracy i analiza sytuacji finansowej wskazywała, a między innymi to, o czym mówiliśmy, ta kumulacja w kwietniu tych zobowiązań i ulgów, które zostały pozabierane, a także i pożyczek, wskazywały na konieczność w pierwszym kroku zwiększenia tej linii kredytowej. Kończy się umowa, więc zwiększymy. Wystąpiliśmy do starostwa, tu odpowiedź Rady Powiatu i wczorajsza decyzja o zwiększeniu możliwości poręczenia do przyszłego roku tej pożyczki. Wydawała się sprawę załatwi, jednak WBK, będąc u nas, analizując naszą sytuację finansową, także na miejscu w firmie, nie tylko na podstawie materiałów wysyłanych, uznał, że w chwili obecnej nasza sytuacja jest tak zła, że on pomimo takich poręczeń nie udzieli nam zwiększonego kredytu. Równolegle do tych działań my wystąpiliśmy do kilku różnych banków, między innymi i PKO, z zapytaniem o udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego, a więc nie w rachunku bieżącym, tylko takiego udzielonego na różne własne potrzeby, szczególnie związane właśnie z restrukturyzacją zadłużenia na okres 5 do 8 lat. W tym wypadku PKO nie widział możliwości, patrząc na wyniki finansowe osiągane w ostatnim czasie, nawet złożenia nam oferty. Ofertę taką wstępną złożył WBK, nie WBK, tylko BGK, gdzie w przyszłym tygodniu, w czwartek, będę miał spotkanie negocjacyjne co do warunków zabezpieczenia takiego kredytu. A więc no, proszę zauważyć, że nawet banki potwierdzają to, co my mówiliśmy, to, co audyt mówił. Szpital, pomimo doskonałych zabezpieczeń, nie dostaje kredytu. Dlaczego? No, jest na skraju zapaści. Dobrze, panie dyrektorze, przepraszam, bo już pan podawał te liczby, natomiast było ich mnóstwo. Kiedy spłata najbliższej części zadłużenia? Pan wspomniał 1,5 miliona w ciągu najbliższych 3 miesięcy, tak? Tak. A potem? 3 miliony w ciągu kolejnych 3? No nie, te 3 miliony są wymagalne i kontrahenci na razie się nie upominają. I polityka dotąd, polityka realizowana, nie robienia niczego, póki ktoś nie stawia nas pod murem, była złą polityką, bo doprowadziła do takiej kumulacji. My w tej chwili przygotowujemy się do renegocjacji całości naszego zadłużenia, spotkania z każdym kontrahentem, ułożenia się i na pewno odstąpienia od złej tradycji płacenia odsetek od odsetek, które łącznie są odsetkami karnymi, a więc taka ugoda nam niczego nie daje, jak dotychczas zawierane, a nawet jest droższa od jakichś wkładów ratalnych, na przykład z ZUS-em. Ja miałem pytanie dotyczące tych zmian organizacji pracy w szpitalu, jeśli chodzi głównie o te dyżury nocne, czy to będzie zakładało na przykład okrojenie obsługi pielęgniarskiej na tych dyżurach nocnych? Nie sposób tylko o samych dyżurach nocnych mówić, tak? Tylko patrzę się na tą opiekę całościowo. Bywa tak, że są tylko dyżury 12-godzinne, dzienne i nocne. Patrząc na liczbę łóżek, obłożenie tych łóżek oraz charakter oddziału, tak, bo inny charakter ma dziecięcy, a inny ma na przykład interna z pododdziałem kardiologicznym. Rozmawiając no, z niektórymi już bardziej szczegółowo, z innymi troszeczkę bardziej ogólnej, nie, na pewno będziemy szli w kierunku wzmocnienia tych godzin i tych oddziałów. Właśnie to wzmocnienie to nigdzie, bo wszędzie jest optymalnie albo ponad, ale na przykład, patrząc, dobrym przykładem jest chirurgia. Należy wzmocnić na przykład krótkimi dyżurami dni zabiegowych, tak? Albo dni, kiedy się przygotowuje pacjentów do zabiegu, gdzie jest dużo badań i liczba pacjentów jest wyższa, na przykład niż za 3 dni lub weekend. Sprawa dyżurów nocnych także jest do przyjrzenia się w kontekście ilości osób potrzebnych. Czasami trzeba się zastanowić, czy potrzebna jest wyłącznie opieka pielęgniarska, czy należy ją pomieszać, znaczy wesprzeć te dyżury na przykład opiekunami medycznymi, tak? Bo to też jest kadra, która na tych oddziałach jest i zupełnie na dwóch podobnych oddziałach, w jednym jest system 12-godzinny, w drugim jest siódemkowy tejże grupy. Więc też mnie zastanawia, dlaczego zupełnie różne. Godziny rozpoczynania są dyżurów też różne. Zastanawiałam się, dlaczego tak naprawdę dosyć późno zaczynają się operacje w tym szpitalu. Trochę za późno, powinny być wcześniej, czyli być może część kadry musi rozpocząć pracę z pół godziny wcześniej, a niektórzy nawet godzinę, po to, żeby rozpocząć operację, jak ja byłam na przykład przyzwyczajona, 8:15, rozpocząć zabiegi,
tak? A nie wchodzić do szpitala, tak? Lub dopiero wychodzić ze swojego oddziału, bo potem jest sprawa obsady popołudniowej, przerw między zabiegami, więc będzie to dotyczyło różnych grup. Na razie planujemy przesunięcia, likwidację nadgodzin, zmiany w zakresie właśnie tych umów dodatkowych różnych, tak? Też w różnych grupach, we wszystkich grupach istniejących. Także to nie skupia się na zlikwidowaniu czy zmniejszeniu gdzieś obsady, raczej na przesunięciu tam, gdzie pacjentom jest to potrzebne, bo mamy świadomość, że są dyżury, gdzie jest ogromne obciążenie pracą, a takie, gdzie praca jest no jednak lżejsza i być może osób jest troszkę za dużo. Dotyczy to tak samo salowych, tak? Przesunięcie, na przykład dla mnie przypisanie salowych tylko do danego oddziału i na takiej zasadzie są podwładnymi danej oddziałowej, nie jest do końca racjonalne. Nie znam, nie pracowałam nigdy w takim modelu. A bywa tak, że na innym oddziale jest potrzeba wzmocnienia o innych godzinach lub pracy dla całego budynku, właściwie całej firmy. Tak? Podział osób obsługujących w tym zakresie na osoby sprzątające i salowe podległe różnym osobom w szpitalu i zero mobilności między nimi. Jest też taką rzeczą, którą należy poprawić. Elastyczność czasu pracy, pan starosta wspomniał o regulaminie zmienionym pod koniec ubiegłego roku, który na przykład w tych oddziałach, gdzie bardziej już to badaliśmy, sprowadziło się do tego, żeby był system na przykład w poprzedniej regulacji dwunastkowy i ośmiogodzinny, został zlikwidowany na wyłącznie dwunastkowy, co nie służy ani likwidacji nadgodzin. Nie wiem, czemu służył, może się dowiem, tak? Na razie nie uzyskałam informacji. Na pewno trzeba będzie do wielu tematów podejść na nowo. Była mowa także o kadrze lekarskiej, bo ona rzeczywiście ilościowo jest średnio optymalna, jak pan doktor powiedział. Ale to czego byśmy oczekiwali od lekarzy? To takiego zaangażowania się właśnie w poprawę organizacji. Średni czas pobytu pacjenta w krotoszyńskim szpitalu jest wyższy niż gdzie indziej. Znaczy w dobrze zarządzanych, czy w, znaczy w dobrze zarządzanych. Więc też trzeba się zastanowić, tak z czego to wynika. I tutaj wszystko zależy od kadry lekarskiej. Jak zajmą się pacjentem pierwszego dnia już, że to rzutuje na długość pobytu i to, kiedy ten pacjent wyjdzie. Pobyt w szpitalu wcale nie jest takim szczęściem dla pacjenta. Każdy już woli iść do domu, ale także ryzyko epidemiologiczne, zakażenia się typowymi zakażeniami szpitalnymi, czego się nie da uniknąć, tak? Bo szpital w istoty rzeczy to jest miejsce, gdzie no zakażenia szpitalne istnieją i się nigdy nie wyeliminuje. Każdy dzień, każda godzina pobytu za długo w szpitalu rośnie ryzyko dla pacjenta, a dla szpitala rosną koszty. I wcale nie jest to z zyskiem dla tego pacjenta. Takich obszarów zmian organizacyjnych jest bardzo dużo, to sobie sygnalizujemy takie. Pani prezes raczyła wskazać takie najbardziej oczywiste te obszary, jak chociażby teraz i czas pobytu pacjenta, bo przecież no, szpital jest hotelem. Przyjmowanie pacjenta w jeden dzień, a robienie sobie badań w kolejny wykazuje na to, że jedna doba była dobą hotelową, a tym pacjentem, który mógł leżeć w domu i czekać na badania, musiała się opiekować dodatkowa pielęgniarka. To jest łańcuszek. Czy rozpoczęcie operacji od 10 do 17 powoduje, że jeżeli pracują w tym czasie pielęgniarki od 8 do 14, to trzeba kolejne pielęgniarki zatrudnić znowu, żeby na drugą zmianę ktoś przyszedł. I w efekcie to powoduje, ta organizacja pracy, że tych godzin się robi bardzo dużo. My uważamy, że tą ilość godzin, która jest potrzebna do obsłużenia całych procedur medycznych, można zoptymalizować i znacznie zmniejszyć. I to jest ten pierwszy etap. Zakładamy, że pozwoli to nam wprowadzić duże już oszczędności wynagrodzenia. Oszczędności wynagrodzenia to nie tylko zwolnienie. Naturalnym potem procesem optymalizacji tego wszystkiego będą jakieś cięcia kadrowe i zwolnienia, które będą dotyczyły wszystkich obszarów, ale nie da się tych procesów prowadzić równolegle. Dlatego dzisiaj my się koncentrujemy na czymś zupełnie innym, co było wmawiane wszystkim pracownikom szpitala, jak tylko przyszedłem, że będzie 100 osób zwolnionych zaraz pierwszy dzień, jak nastąpi nowa dyrekcja, bo tak audyt na to wskazywał. Tak właśnie od listopada coś takiego pokutuje. Nie da się tego w ten sposób zrobić. No, niestety, szpital jest tak zorganizowany, że wymaga większych nakładów godzin i personelu niż normalnie. Powinno być to optymalnie zorganizowane. Ale my teraz odwracając tą sytuację, optymalizując, idziemy poszczególnymi etapami. Nie można wszystkiego naraz. I na pewno trzeba powiedzieć, że żadne przesłanki dzisiaj nie wskazały nam na to, że redukcja kadry byłaby o 20%. 100 osób straci pracę w szpitalu. Nic na to nie wskazuje. Mówiąc
powiedzieć, że moje rekomendacje przekazane panu dyrektorowi po tym miesiącu dotyczą zakończenia współpracy z kilkoma osobami pracującymi na umowę na czas określony. A reszta to są przesunięcia, likwidacje nadgodzin i racjonalizacja czasu pracy. A ile w sumie z tych osób? No, już w tej chwili otrzymali. To jest w trakcie opracowywania, więc myślę, że nie będziemy nikogo informować przez media jednak. Najpierw osoby wiedzą się od swojego. Ale to nie będzie, to nie będzie 30-40 osób, to jest na koniec roku na sesji deklarował dyrektor Jakubek. Nie. Ja to potwierdziłem, że w stosunku do roku poprzedniego stan zatrudnienia wzrósł o 3 osoby, a więc nie wygasły w sposób naturalny te umowy. My po kolei je wygaszamy. Co oddział to się trafia? Jakaś jedna, dwie, trzy umowy zlecenia, które powoli przygotowujemy do tego, żeby w kwietniu jeszcze ich jest kilka, ale także i w kolejnych miesiącach wygaszać. One są zbędne. Chciałbym tylko uzupełnić to pytanie kolegi, bo zeszła się informacja, że doktor ordynator Milewski otrzymał wypowiedzenie. Co było przyczyną złożenia takiej propozycji panu, tego wypowiedzenia i czy wiadomo, kto ewentualnie zastąpi tego pana w przyszłości? Pan doktor Milewski będzie jeszcze pracował u nas do 31 lipca 2016 roku. Dostał wypowiedzenie, nie jest to wypowiedzenie z pracy, tylko rozwiązanie umowy kontraktu, świadczy nam usługi. Oddział chirurgiczny należy do oddziałów, który ma, naszym zdaniem, akurat to jest ten oddział, który ma też przerosty kadrowe. Jest to oddział, który osiąga w porównaniu z innymi oddziałami słabe wyniki ekonomiczne i słabą realizację kontraktu. No i pan doktor Milewski należał do grupy lekarzy najwyżej uposażonych. Więc moja decyzja przynosi parę efektów. Raz, że wprowadzimy zmiany i tym oddziałem będzie kierować osoba, która będzie w stanie realizować kontrakt i optymalizować wyniki finansowe. Inaczej to trochę zorganizuję, bo tam zmiany są potrzebne. Nie będzie w to miejsce zatrudniona nowa osoba. Nowym ordynatorem będzie lekarz spośród pracujących lekarzy. Więc to jest ewidentnie ekonomiczna redukcja. Na najwyższym możliwym na tym oddziale poziomie ekonomicznym, bo takie były umowy pozawierane. A czy może pan powiedzieć, jaka to będzie osoba? Nie, dzisiaj nie jeszcze. Do końca lipca pan dr Milewski pełni swoje funkcje, więc myślę, być może on jeszcze coś będzie wdrażał, ale tu decyzję podejmiemy później. Wspomniał też pan, znaczy inaczej, dyrektor Ratajczyk obecnie jest jakby chory, tak. I kto w tej obecnej chwili pełni obowiązki, bo jakby tu rozbudowa szpitala, którą chyba tak nadzorował bezpośrednio, była w jego obowiązkach, czy to teraz w tej chwili te obowiązki pełni? Wczoraj rano w drodze do szpitala do Pleszewa poinformował nas pan dyrektor, że dnia poprzedniego poczuł się gorzej i jedzie do szpitala. W godzinach południowych skontaktował się z nami, że jest w trakcie diagnostyki. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, bo nie było takiej potrzeby o zastępstwie pana dyrektora. Dziękuję. Tak, dziękuję. Dziękuję, rozpędziłem się. Tak odnośnie jeszcze pana doktora Milewskiego, czy były też jakieś rozmowy z nim na przykład o zmniejszenie kontraktu jego? Bo tutaj pan powiedział o tym, że należy do właśnie osób najwyżej zarabiających. Rozumiem, że to jest jedno z, czy jedno główne? Ja podałem, że to jest jedno z kilku powodów. Wskazywałem też efekty, jakie osiąga nie dość i ekonomicznej realizacji kontraktu. Jest to inaczej. Decyzja moja była podyktowana przekonaniem, że na tym oddziale potrzebne są zmiany i na tym oddziale mamy za dużo lekarzy. Zmiany w funkcjonowaniu tego oddziału. Więc tak, te przesłanki wskazały na moją decyzję. Ja może dodam do tego, co pan dyrektor tutaj powiedział, że mianowicie nie odnośnie spraw kadrowych, bo to nie moja rola i nie będę tego robił, a na takiej zasadzie dyrektor Jakubek odszedł z pracy, jak gdyby sugerując, że ja mieszam się i tak dalej w zatrudnianie, co nie było prawdą i nie jest prawdą, natomiast chcę powiedzieć, że oddział
chirurgiczno-ortopedyczny z pododdziałem ortopedycznym, mianowicie za 2014 rok, mianowicie poniósł straty, czyli były wyższe zobowiązania od wpływu z kontraktu o 1 600 000 zł. To jest dostępne, o czym Państwo również pisali. Z SOR-em i OIOM-em, gdzie mianowicie, nie wiem dlaczego na OIOM-ie, ale na SOR-ze, SOR, powiem szczerze, że przy otwarciu szpitalnego oddziału ratunkowego otwierający goście z Poznania stwierdzili, że cieszcie się, że macie piękny SOR, a płaczcie, że nigdy nie będzie się bilansował. Mianowicie, czyli tam jest około, było za 2014 rok około 2 milionów złotych tu i tu. Mianowicie tutaj było prawie, że podobnie, bo 1 600 000 zł. Natomiast, dlaczego? Także myślę, że decyzja dyrektora jest... Pierwszy oddział chirurgiczny zamknął się stratą 1 085 434 zł. Tego roku, tak? Za pierwszy kwartał tego roku. No to macie Państwo. Nie ma oddziału, który by przyniósł stratę chociażby zbliżoną. Oczywiście oprócz anestezjologii, która w naszym przypadku no, jest oddziałem bardzo specyficznym i podjęli się na to. Ale pozostałe oddziały szpitalne nawet nie próbują nam zbliżyć się do 15-20% tej straty, którą generuje chirurgia. Nie powinna takiej generować. Panie doktorze, a jeżeli chodzi o zaprzestanie współpracy z panią doktor Polak, to w jakim trybie została tutaj? Pani Polak, podobnie jak też nie była z nami związana stosunkiem pracy, tylko umową, kontraktem na realizację świadczeń i tę umowę rozwiązałem w trybie natychmiastowym, to znaczy dnia 25 kwietnia z mocą obowiązującą dnia 25. Tam również była taka sytuacja, że pielęgniarki są do tego powołane inne instytucje. W szpitalu po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy został powołany też i komitet, a więc Państwowa Inspekcja wskazała na taką potrzebę, antymobbingowy. Sprawa z zawiadomienia jest prowadzona i wyjaśniana przez prokuraturę krotoszyńską. Więc konflikt nabrał takiego rozmiaru, który nie powinien dotykać szpitala i wprowadzać tam niepokoju, a więc no, trudno przyjmować pacjentów, którzy będą obsługiwani przez bardzo skonfliktowane dwie strony, lekarza i pielęgniarki. To się zaczęło przenosić też i na innych pacjentów. Ja nie jestem organem, który miałby to oceniać i nie będę tego oceniał. Przyjąłem taką decyzję przekonany, absolutnie przekonany, że utrzymywanie dłużej stanu konfliktu i zatrudnienia takiego jak było, byłoby tylko ze szkodą dla szpitala i tego oddziału. Tu jeszcze mogę zupełnie powiedzieć, w przypadku Kośmina nie tylko przez to, że ten oddział rehabilitacyjny jest rehabilitacyjny, czyli nie bardzo kosztowny w porównaniu z intensywną terapią, czy chirurgią, która jest nie za bardzo kosztowna, ale to jest inna sprawa. Oczekiwanie jest poprawy jakości i organizacji od wszystkich grup zawodowych. Przed panią dr Natorą jest poważne zadanie, żeby ocenić i na nowo zorganizować ten zespół. Z mojego punktu widzenia osoby, która przyszła w momencie, która no, ten konflikt już jakiś był, nie oceniam go. To nie jest na przykład z mojego punktu widzenia przyznawanie racji kogokolwiek, tylko oczekiwanie. Oddział ma być spokojny i dobrze prowadzony. Każda grupa zawodowa i pielęgniarek i rehabilitantów dotyczy teraz oczekiwanie poprawy jakości organizacji pracy i doprowadzenie do tego, żeby kontrakt był wykonywany w pełni, mało tego, żeby za chwilę wykazać funduszowi, że kontrakt może być wyższy, zwłaszcza, że naokoło konkurencja jest bardzo poważna. Tak? W związku z tym uważam, że pojawia się jasne przesłanie, że wobec każdej grupy zawodowej, tak pielęgniarek, jak i rehabilitantów, oczekiwanie dyrekcji
nauczyciela i nowego ordynatora jest takie, żeby pracować optymalnie i być otwartym na zmiany, bo ich także zmiany będą dotyczyły. Bo grafik pielęgniarski, rehabilitacyjny, moim zdaniem wymaga no, znacznego przebudowania. Chciałem jeszcze zapytać odnośnie pana doktora Jakubka, to, że nie miał on drugiego, to, że nie ma on drugiego stopnia specjalizacji w anestezjologii, to był jedyny powód tego, żeście się nie dogadali, czy były jeszcze jakieś inne? To jest podstawowy powód. A on nie może pan rektor powiedzieć? Jeżeli chodzi o zatrudnienie w szpitalu w Krotoszynie, jest osobą wyjątkową, która może świadczyć usługi te zdrowotne, ale i także ma ze sobą okres pracy, który powoduje, że relacje pomiędzy nim a personelem pozostałym mogłyby nie być właściwe. I ryzyko wystąpienia właśnie takich zjawisk spowodowało, w mojej ocenie, powodowało to, że nie nalegałem na napisanie, na podpisanie tej umowy i zawarcie współpracy. Tym bardziej, że pan doktor Jakubek musiałby pracować pod asystą drugiego lekarza. Więc nie był lekarzem, którego można byłoby w pełni wykorzystać. Ale chciałby się uczyć, prawda? Tak, zdobyć specjalizację. Tak, tak. A proszę powiedzieć, czy w stosunku do innych ordynatorów też przewidujecie właśnie dzisiaj nie ma takich przesłanek na razie, ale nie wykluczamy. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć tak, że to nie moja rola, natomiast ja mówiłem wczoraj na sesji, mówiłem cały czas od momentu bycia starostą, że ten szpital nie chcemy rozbudować, szanowni Państwo, tylko żeby były dobre mury i piękny sprzęt, i lekarze, którym przeszkadza pacjent, tylko odwrotnie. I powtórzę to, co powiedziałem wczoraj na sesji, że jeżeli pojawią się sytuacje, że lekarze, pielęgniarki, czy nawet ordynatorzy, którzy nie zastosują się do tego, to w tym szpitalu nie powinni mieć pracy, natomiast jest to rola dyrektora. Prezes, a jak pani sądzi, ten nie do wykonania w tym pierwszym kwartale, przyczyny. Przede wszystkim złe planowanie przyjęć. Te długie na przykład pobyty na oddziałach, gdzie standardowo powinny być krótsze, powodują, że łóżko jest zajęte przez innego pacjenta, a już mógłby być przyjęty następny. Tak? Bo rzeczywiście czas pobytu w szpitalu krotoszyńskim jest dłuższy niż przeciętny w Wielkopolsce, już na pewno dłuższy niż dobrze zarządzanych w szpitalach. Więc to jest jeden problem. Wydaje nam się także, że przepływ informacji, pewne zwyczaje, co do informowania na koniec miesiąca, w trakcie miesiąca także, o tym, jaki jest stan wykonania kontraktu, musi być lepszy niż do tej pory. Ja jeszcze raz podkreślę, że wiele elementów medycznych jest naprawdę silnych w tym szpitalu. Bardziej kładłem nacisk na te organizacyjne, dobre planowanie. Pytałam na przykład, w jaki sposób ordynatorzy wiedzą o tym, jaki na koniec miesiąca jest stan wykonania. No, dostają maile, no to trochę mało, tak to trzeba omówić. Można maila dostać, można nie mieć czasu go przez tydzień otworzyć. Różnie może być, tak? W związku z tym, z działu statystyki, tego działu, który sprawozdania robi do NFZ. Tak. W związku z tym jakby informacja i dobre planowanie jest tego przyczyną. Być może także za mała wiedza, jakie skutki ma to, że konkretnie w pierwszym półroczu jest niewykonany kontrakt. Normalnie szpitale przyjmują taką strategię na tych oddziałach, gdzie pobyty planowe dominują, a taki to jest w dużej części szpital, że w pierwszym półroczu pozwalamy sobie nawet na malutkie nadwykonanie, żeby przystopować w okresie letnim na przykład, ponieważ no, nie chodzi o to, żeby planować wykonanie co do punktu. Chodzi o to, żeby jakby dostosować się do chorych. Tak? To nie ma być przyjmowanie potem na diagnostykę, bo ja na przykład obserwuję w zakresie chirurgii dość wysoki poziom badań diagnostycznych niezakończonych zabiegiem. Czyli albo ktoś źle robił, że skierował tego pacjenta na chirurgię w ogóle, tak? Czyli trzeba było może zrobić dobry wywiad i odmówić przyjęcia. Na przykład ilość części badań diagnostycznych na chirurgii jest taka, powiedziałabym, nawet zdumiewająca. Z
szczegółowa analiza przed nami, na pewno będziemy robili to wspólnie z lekarzami. Ale widać, że później te procedury diagnostyczne są kosztowne. Fundusz na pewno płaci mniej, bo fundusz jest racjonalną instytucją. I nie płaci na zabiegowych oddziałach za procedury zachowawcze. Płaci za nie mało, to nie ten oddział. Więc skoro poziom zabiegowych do zachowawczych jest nieproporcjonalny, to kontrakt jest też niewykonany. Wyzwaniem jest na pewno intensywna terapia medyczna. Przed nami jeszcze badanie, ilu pacjentów, na przykład chirurgicznych, i dlaczego tak dużo, trafia na intensywną terapię, a nie są to tylko ciężcy pacjenci przyjmowani jakby zewnętrznym, czy to wypadkowi, czy w stanie tak głębokiego pogorszenia stanu zdrowia, że oni nie trafiają na inny oddział, tylko na intensywną terapię. A efekt jest taki, że jak jest pacjent na chirurgii intensywnej terapii, to rozliczona z funduszem jest jedna procedura, tak? Ta droższa teoretycznie. Jakiś jest tutaj... To jest przejście, tak? To jest przejście, ale nie rozlicza się, rozlicza się na oddziałach, tylko na jednym. A ilość pacjentów chirurgicznych, którzy trafiają na intensywnej terapii, jest także wyższa niż znany niż standardowo. Tak? Więc tutaj tych elementów, ja nie chcę pana, znaczy możemy tam za jakiś czas o takiej analizie szczegółowo porozmawiać, ale tych przyczyn niewykonania jest dość dużo. W takich oddziałach jak rehabilitacja jest to jednak kwestia planowania. Udarów nie ubywa. W Polsce, w Wielkopolsce, w tym powiecie bylibyśmy szczęśliwi, gdyby ich było mniej, no ale nie ma mniej. Mało tego, społeczeństwo się starzeje, może być więcej tych udarów jeszcze. A wykonanie kontraktu rehabilitacji neurologicznej dedykowanej pacjentom poudarowej było problematyczne. Kiedy byliśmy na tym oddziale w drugim chyba trzecim dniu pracy pana dyrektora, pacjentów poudarowych chyba było trzech według relacji oprowadzających, tak? O poprzedniej pani ordynatora akurat, a wczoraj już było 16. Więc to jest sprawa naprawdę czasami planowania, otwarcia się na to, że mamy listę oczekujących i trzeba czasami od razu zareagować na to, że nam się jakieś łóżko zwalnia. Ci udarowi pacjenci wymagają większego nakładu pracy z nim. A nieudarowi są łatwiejsi. Oni niejako są tak jakby w hotelu i mają ćwiczenia. Z tym, że żeby rozliczyć kontrakt na tym samym poziomie, to trzeba aż trzech nieudarowych pacjentów przyjąć w miejsce jednego udarowego. Jeżeli mamy oddział rehabilitacyjny z pododdziałem takim udarowym, to jak najbardziej powinniśmy otwierać go dla tych pacjentów. Nie, że wysiłek mamy większy wykonać kontrakt, ale oni bardziej pomocy potrzebują. Były te równowaga zachwiana i to też powodowało dla nas, że zdziwienie, dlaczego nie wykonujemy tam też kontraktu. A oddział należy do trzeciego pod względem najgorszego wyniku spośród oddziałów szpitalnych w Krotoszynie. Są jakieś oddziały, powiedzmy, które wyrobiły całość kontraktu lub są na plusie przez ten pierwszy kwartał? Wyrobionym kontraktem są. Interna pediatria jest, neonatologia też. Tak już szybko z głowy. Ale też te oddziały, które w ubiegłym roku się na przykład bilansowały w półroczu lub na koniec roku, to po pierwszym kwartale obecnie się nie bilansują, ponieważ jest temat do rozmowy z ordynatorami. I tego byśmy głównie od kadry lekarskiej oczekiwali, że skupienie się na pacjencie w sposób należyty od pierwszego momentu, kiedy go spotykają, zlecenie właściwej liczby badań, doprowadzenie do tego, że oddziały, tak jak chirurgia, jest dedykowana pacjentom zabiegowym, diagnostyka do przemyślenia, w szczególności może sprawa rozmowy z kierującymi, coś tu w każdym razie nie gra. I ta lepsze skupienie się na pacjentach i zlecanej diagnostyce, szybkości wykonywanych i jakości wykonywanych badań zabiegowych na pewno poprawi po pierwsze długość pobytu, pozwoli optymalnie rozliczyć te procedury i także doprowadzić do bilansowania się tych oddziałów, które to bilansowanie powinny osiągnąć. Najtrudniejsza jest pod tym względem intensywna terapia, ale na pewno też powinien być to wynik lepszy niż obecnie. Jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj do tych planów restrukturyzacyjnych został przyjęty harmonogram. Czy tam są pewnego rodzaju opóźnienia w realizacji tych zmian? Ja nie wiem, do których planów restrukturyzacyjnych. Jeśli ma pan na uwadze propozycje, które opracowali eksperci z Ernst & Young i w audycie, który był wykonany w sierpniu zeszłego roku, i zalecą wprowadzenie w tym roku zmian, to jesteśmy opóźnieni o więcej jak pół roku. Bo już tych zmian
które mogłyby być na koniec roku wprowadzone, nie wprowadzi się, nie zrealizuje. Przez pierwszy kwartał mamy duże pogorszenie i niejako my sytuację mamy taką, że operujemy i śródoperacyjnie prowadzimy diagnostykę i podejmujemy dalej decyzje. Więc ja oceniam opóźnienie przynajmniej na 8-miesięczne w porównaniu z możliwościami, jakie dawał jeszcze listopad. No przykład, że tak powiem, przeniesienie ulicy Krowiańskiej na ulicę Wolskiego. Ale to znaczy, to jest, że to jest inna kwestia, panie Sławku. Nie mieszać kwestii restrukturyzacyjnych, jeżeli chodzi o organizację pracy, z inwestycjami. Inwestycje jest jedna sprawa. Ja się padło, to chciałem też zapytać. O inwestycje? Powiem szczerze, że jeszcze poprzednia dyrekcja, czyli poprzedni dyrektor, twierdził, że jak gdyby opóźnienie przenosi na punktu krwiodawstwa, bo to jest też powodem, jak gdyby nie spowoduje, że będzie jakiś znaczny poślizg. Natomiast trudno mi powiedzieć w tym temacie, musiałby się wypowiedzieć niestety chory od wczoraj dyrektor Grzegorz Hatajczyk. Natomiast trwają prace, mianowicie po wieczorynce jest remont, żeby przeszło laboratorium serologiczne. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby dyrekcja z Kalisza napisała następny wniosek, że znowu czegoś nie dopełniono i chcą dalszego przedłużenia, bo nie przedłużę. Te laboratorium, które miały się znaleźć po budynkach pod Czornicą, no tam w tej chwili nie ma. Cały czas jeszcze pracuje. No nie ma, no ale to nie ma, bo jeżeli punkt krwiodawstwa jest, no to. Natomiast nie na zasadzie, panie Sławku, łapu capu, tylko to ma być tak wyremontowane, że to laboratorium, jeżeli już będzie przeniesione, to do takiego standardu, że nie, że za miesiąc, pół roku będzie tam następny remont, bo coś nie dopełniono. To docelowo ma być zrobione. Dokładnie tak. I z informacji przekazywanych przez pana dyrektora Ratajczyka podczas zarządu, bo takie pytanie też było, pomimo opóźnień w rozpoczęciu niektórych prac, to patrząc z perspektywy roku 2016, kiedy pakiet różnych czynności ma być zrealizowany, pan dyrektor Ratajczyk nie widział zagrożeń, żeby w tym roku nie ukończyć całego planu alokacji inwestycji, które zostały zaplanowane, a także środki zabezpieczone w powierzchni na ręce. Pewnie przedłuży się, już to zaraz uprzedzę następne pytanie, przenosiny PCPR-u w tym roku fizycznie są niemożliwe, jako że tam należy wykonać ją. Myślę, że ostatnie. Żartuję. Ale my jesteśmy już, mamy napięty. Panie dyrektorze, pan mówił wczoraj o tym, że niektóre, przynajmniej jak to zmiany, niektóre umowy z tymi parabankami były podpisywane z narażeniem prawa, rażącym narażeniem prawa. Czego dotyczą te nieprawidłowości? No tego już my mówili, panie Sławku, że mianowicie, czy o co pytał pan Tomek, czy była zgoda zarządu, czy jej nie było. Tego dotyczy. No, zgoda zarządu, tak. Ale jest to naruszenie ustawowe, więc mające znamiona nieważności z mocy prawa tej czynności, co powoduje, że teraz pilnie wyjaśniamy, czytujemy się w treści umowy, jak możemy i na razie wstrzymałem ich realizację. Takie przypadki już w Polsce są znane z okresu ostatnich kilkunastu miesięcy, że niedopełnienie tego wymogu szpitale nie spłaciły zobowiązań, bo nie miały ku temu przesłanek prawnych. Czyli wstrzymanie łączy się z tym, że szpital nie będzie płacił tych... Na razie do wyjaśnienia, tak. Tych, które, ja nie mówię, żeby wszystkie, te, które dotyczą zmiany praw do wierzytelności. Samo udzielenie pożyczki, gdyby było, to nie ma znaczenia w takim przypadku. Ale też były dokonywane czynności przenoszenia wierzytelności z jednego wierzyciela na innego, co bez zgody zarządu jest ustawowo niedopuszczalne. Jakiś czas temu, jak państwo po jedno zdanie historycznie, było parę lat temu ogromne zamieszanie i taki boom, ponieważ powstało kilka firm w kraju skupujących długi, tak, wierzytelności szpitali.
i ustawodawca podjął wtedy decyzję, że nie można w przypadku publicznych podmiotów ochrony zdrowia takich sytuacji tolerować i wprowadził taki ustawowy zapis, jest to możliwe, ale wyłącznie za zgodą właściciela. Tak? Czyli powiat musi po zaopiniowaniu przez dyrektora, jak jest taka sytuacja, wyrazić lub nie zgodę na przeniesienie długu czy wierzytelności na inną firmę. I tutaj jest badanie pod tym kątem, czy to nastąpiło prawidłowo, ale ta sytuacja ja bym jej jednak nie rozstrzygała dziś, nie dawała jej znaczy odpowiedzi. Ona wymaga zbadania dokumentów dogłębnie z obu stron, szpitala i powiatu również. Dokładnie tak.